Proszę teraz pana profesora Henryka Skarżyńskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, o wygłoszenie wykładu. Przepraszam, że przedłużę tę uroczystość, ale taki jest protokół. W związku z tym wybaczcie, że jeszcze kilkadziesiąt minut spędzimy razem. Magnificencjo, księże rektorze, wszyscy szanowni gospodarze, panie promotor, panie dziekanie, wysoki senacie, panowie recenzenci, dostojni goście, pani minister, pani poseł, szanowne panie i panowie. Zwykle tak jest, że przed takim audytorium staje jedna osoba, za którą kryje się wielu, którzy z nią współpracowali, którzy ułożyli na jej i na wspólny dorobek. Tak również jest i w tym przypadku. Bardzo dziękuję części środowiska Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za to, że mogliśmy pokazać nasze możliwości, które służą człowiekowi. Oto człowiek. Centralne ogniwo, które ma wpływ największy na rozwój współczesnych społeczeństw świata poprzez komunikację. W szczególnym momencie to się uwidoczniło, kiedy człowiek opanował mowę. Miał największe możliwości oddziaływania. Późniejsze zdobycze, pismo, poczta, na przykład system kurierski z 2400 lat przed naszą erą, narzędzia optyczne, muzyczne, wspierały możliwości człowieka, możliwości jego oddziaływania na współczesne społeczeństwo. W tej komunikacji zasadnicze znaczenie mają zmysły człowieka. Tak się składa, że reprezentując wymieniane tu już specjalności, mogę mówić o oddziaływaniu poprzez słuch, smak, dotyk, węch, równowagę, współpracując również ze specjalistami z zakresu okulistyki przez wzrok. Zresztą jak widzicie, tych zmysłów dzisiaj jest znacznie więcej niż opisał Arystoteles. Nie jest dobrze wszystko widzieć, nie jest dobrze wszystko słyszeć, powiedział Seneka, ale traktuję to, że mówił to w pewnych okolicznościach, być może specyficznych, być może odnosił się do mów współczesnych, zjawisk, których nie akceptował albo nie chciał naśladować. Jest dobrze wszystko widzieć i jest dobrze wszystko słyszeć, chociaż te ułomności czy inności odbieramy bardzo różnie. Dwa dni temu podczas pięknej uroczystości na Akademii Pedagogiki Specjalnej poświęconej stuleciu uczelni, poświęconej patronce Marii Grzegorzewskiej bardzo ładnie o tym mówiono. Pokazywano dorobek oraz pokazano przepiękne filmy, które pokazują, jak możemy odbierać albo jak odbieramy to, co możemy widzieć. Zupełnie inne współczucie wywołuje w nas osoba w ciemnych okularach z białą laską, zupełnie inne zamyślona dziewczynka, która jest niesłysząca. Który zmysł jest ważniejszy? Nie podejmuje się tego oceniać, bo każdy ma swoje umocowanie w naszym codziennym rozwoju. Na tej sali są ludzie sukcesu w nauce, w medycynie i w innych obszarach aktywności. Wszyscy wiedzą, że sukces w ich działalności i w działalności innych wiąże się z sukcesami, z blaskami i cieniami, z tymi, które są nieodłącznymi elementami tak naprawdę współczesnego świata, są symbolem życia. Równie pięknie można wyglądać obraz blasku promieni słonecznych, jak i w cieniu latarni nocnych. Często myśląc o sukcesie, szukamy, biegniemy, żeby to było coś wielkiego, coś nadzwyczajnego. Nie jest to złe, ale w tej drodze często zapominamy o sukcesach małych,
z których się składa sukces wielki. By był ten wielki, zwykle trzeba zapracować na wiele tych małych, docenić wiele tych małych. Dotyczy to każdego obszaru naszej aktywności, dotyczy to nauki, dotyczy to medycyny. Jest nieprawdopodobne, ile może zrobić człowiek, jeśli będzie pracował systematycznie. Powiedział to Thomas Jefferson, trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tak, to prawda. Jest nieprawdopodobne, ile możemy zrobić, jeżeli będziemy pracowali systematycznie. Dedykuję to najmłodszej części Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, która mnie uhonorowała. Dziękując, dedykuję, by codzienna, żmudna, można powiedzieć mozolna praca przyczyniła się do tworzenia i upowszechniania wielu sukcesów. Upowszechnianie sukcesów to mnożenie ich we współczesnym świecie. Wracając do słuchu, bo nie mógłbym tego wykładu kontynuować, gdybym się jednak nie odniósł do tego, co jest treścią właściwie mojej działalności naukowej i klinicznej przez 42 lata. Słuch rozwija się od 21 tygodnia życia płodowego. Wtedy wszystko to, co jest na zewnątrz, może oddziaływać na zarodek, a następnie na płód pozytywnie i negatywnie. Musimy o tym pamiętać, podejmując różne wyzwania, ustanawiając różne prawa i zasady funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Lovely day, my cares just drift away. Your angel smiles, angel eyes make it such a lovely day. Przykład takiej muzyki może działać stymulująco i działa. Droga słuchowa jest pierwszą drogą, pierwszym kontaktem z otoczeniem. To od niej zależy, jak rozwija się nasza inteligencja, sieć połączeń neuronalnych w centralnym układzie nerwowym, jak rozwijają się nasze zdolności, nasze umiejętności. Dziś możemy to badać, wykorzystując funkcjonalny rezonans magnetyczny. Pewnie nie jedna osoba tu siedząca miała takie badanie i się zastanawia, czy to jest zdjęcie, czy to jest film. Najczęściej mamy zdjęcie, ale też możemy mieć film. Ten film może mieć badania drogi słuchowej. Tu są członkowie zespołu, którzy się tym zajmują. Dzięki temu możemy ocenić siebie, nasze umiejętności, nasze zdolności, jakie są nasze preferencje, jakie są, która półkula jest dominująca. A może jesteśmy autorami, gdzie mamy obie półkule dominujące i wtedy jesteśmy geniuszami. Pewnie gdybyśmy się zbadali wszyscy, okazałoby się, że na tej sali jest wielu geniuszów, którzy o tym jeszcze nie wiedzą. Dzisiejsza uroczystość zbiega się z czymś szczególnym dla mnie i dla naszego zespołu. Z 30. rocznicą przeprowadzenia w Polsce operacji szczepienia implantów i leczenia głuchoty. Z 25. rocznicą pokazania ówczesnemu światu, że można propozycje leczenia, które odnosiły się pierwotnie do tysięcy, upowszechnić i rozszerzyć do dziesiątek tysięcy. Wreszcie z 20. rocznicą, kiedy te wskazania rozszerzyliśmy do dziesiątek milionów. I to jest prawdziwy wymiar tego, co można było zrobić przez te lata i pokazać zarówno w wymiarze krajowym, międzynarodowym, jak i światowym. Powiedziałem o blaskach i cieniach, które towarzyszą sukcesowi. Alessandro Volta jest znany z wielu odkryć, wielu wynalazków. Również on 200 lat temu skonstruował pewne ogniwo, które pozwalało wymyśleć powstanie małych prądów, które stymulując drogę słuchową dawały wrażenie osobie niesłyszącej ze słyszy. Był w euforii. Kolejny wynalazek, dający szansę tym, którzy nie słyszą. Ale jednocześnie spotkało się to z dezaprobatą. Pojawiły się cienie. Został oskarżony, że przygotował tortury dla tych,
którzy i tak są już potraktowani źle przez los. Tak to bywa. Minęło 150 lat, kiedy badacze francuscy podjęli to wyzwanie i w połowie ubiegłego wieku zaproponowali możliwości leczenia. Pierwsze seryjne urządzenia pojawiły się na początku lat 70. 20 lat po tym miałem możliwość przeprowadzenia pierwszych operacji w Polsce. To było duże wyzwanie, ale to jednocześnie był ogromny krok w integracji przywoływanej tutaj współpracy różnych środowisk, która jest niezbędna, czy różnych obszarów nauki, które służyły człowiekowi. By można było powiedzieć, oto człowiek słyszący. Tu wymieniłem kilka takich przełomowych wydarzeń, które wiążą się z tym, co udało się nam zrobić przez te lata. To nie są najważniejsze, ale to są te, które miały wpływ na to, jak rozszerzały się nasze możliwości, nasze działania na coraz większe grupy społeczne. Przywołam rok 92, bo to jest znaczące. 16 dzień lipca, dzień dobry w Teleekspresie. Zespół lekarzy pod kierunkiem docenta Henryka Skarżyńskiego dokonał dzisiaj wszczepienia do ucha pierwszej w Polsce i unikalnej na świecie protezy zwanej implantem ślimakowym. Pozwala on dać lub zwrócić słuch cierpiącym na całkowitą głuchotę. To pierwszy pacjent, który zaufał. Nie było to łatwe i pewnie dla niego i dla mnie, bo była to rzeczywiście pierwsza operacja. Dała ona szansę i pokazała, jaka jest skala problemu. Mimo że sporo wiedziałem na ten temat, jeśli chodzi o potrzeby tego środowiska, to życie pokazało, że wiedziałem jednak niewiele. Był to sukces. I wydawało mi się, że uniesiony na skrzydłach będę mówił tylko o sukcesem, ale tak nie jest. Pojawiły się cienie. To nie były liczne osoby, ale zwątpiły w możliwość tego, co zostało zrobione. Byli to uczeni, można powiedzieć, koronowani. To rysunek, który zrobił mój kolega, otolaryngolog, i mi ofiarował, który pokazuje, jak odniesiono się w niektórych kręgach. Oto jest ten, który zabił ślimaka, panie kolego. Nie zrozumiano wagi tego znaczenia, że wprowadzając stymulację mikroimpulsów elektrycznych do ucha wewnętrznego, dajemy szansę osobie, która nie słyszała. Tak, to prawda. Rzeczywiście trudno to sobie wyobrazić, ale tak jak wspomniałem, 20 lat temu już te urządzenia były powszechnie znane. U dorosłych od kilku lat u dzieci. Po 5 latach, kiedy obserwowaliśmy, współpracując z rodzicami, jako psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, inżynierowie, zaobserwowaliśmy zjawisko, że niektórzy nasi pacjenci nie zdejmują aparatu słuchowego, a byli głusi. To zjawisko uzmysłowiło nam, że mają pewne resztki słuchu i być może mają pewne korzyści. One nie pozwolą rozwinąć swobodnej mowy i komunikacji z otoczeniem, ale są ważne. To skłoniło, że przedstawiliśmy w Nowym Jorku 25 lat temu koncepcję zachowania tego, co jest u tych osób poprzez metodę 6 kroków, która tu jest przywołana na tych filmikach, a jednocześnie pokazaliśmy możliwość rozszerzenia z tysięcy na setki tysięcy wskazań do zastosowania implantów, gdyż do tego momentu powszechne było, że trzeba być całkowicie głuchym, by można było go zoperować. To był pierwszy olbrzymi przełom. Jednocześnie wzięcie odpowiedzialności za coś, kiedy się pochodzi z kraju przywiślańskiego, jeżeli przywołam zabory, i mówi się w środowisku, które jest predysponowane do wszystkiego, co nowe, najlepsze, najważniejsze. Cienie wiązały się z tym, że musieliśmy udowodnić na kongresach kontynentalnych, światowych, rzetelnie opracowane wyniki, że to ma sens, że to daje szansę dla wszystkich tych, którzy mają właśnie takie resztki słuchowe. Została zaprogramowana przeze mnie elektroda, którą opracowali Australijczycy po raz pierwszy w świecie podczas konferencji europejskiej, której byliśmy gospodarzami w 2009 roku. Przeprowadziłem operację pokazową na oczach całej społeczności, która brała udział w tej konferencji.
łatwo się o tym mówi. Znacznie trudniej jest, o czym wszyscy chirurdzy wiedzą, wykonać zabieg, kiedy wielu ogląda. Może niektórzy są sceptyczni, może niektórzy nawet mniej życzliwi, niż byśmy chcieli, ale to są te cienie. Jeżeli ich nie pokonamy, nie wzniesiemy się i nie udowodnimy pewnych racji, które służą człowiekowi. Jeżeli będziemy myśleli o tym, oto człowiek, to będziemy ciągle mieli szansę udowodnić nasze racje poprzez tego człowieka. 2002 rok to niewątpliwy ogromny przełom. Rzeczywiście w tym momencie, kiedy zebraliśmy doświadczenia, jak to wygląda u tych z tymi niewielkimi resztkami, mogliśmy pokazać, jak to wygląda u tych, którzy mają całkiem dobrze zachowany słuch w zakresie niskich częstotliwości, a zatem nie są głusi. Nasza pierwsza pacjentka, studentka psychologii, która nam bardzo pomogła w uruchomieniu tego programu w świecie, rozumiała to. Ona nie była głucha. Jeżeli siedziała z kimś z nas naprzeciwko, miała zupełnie dobrą komunikację, studiowała psychologię. Gorzej było, jeżeli przebywała w normalnym środowisku, tak jak każdy z nas zwykle przebywa, kiedy jest otoczenie akustyczne niezbyt przyjazne, kiedy jest mnóstwo hałasu. Wtedy rozumiała kilka procent tego, co do niej docierało. I to było wyzwanie, żeby w tym zakresie, w którym była głucha, uzupełnić ten słuch, łącząc z tym zachowanym, ale trzeba było go zachować. Będę próbował to wyjaśnić, ten fenomen, bo fenomen jest wielki i ciągle czeka na końcowe udowodnienie molekularne. To schemat głowy i drogi słuchowej, ucha wewnętrznego, do którego wprowadzamy elektrodę wtedy, kiedy pacjent przestanie słyszeć. We współczesnym społeczeństwie powyżej 75 roku życia, możemy to kontynuować, jest wiele osób, które ma taki słuch, jak teraz się ukaże. W dobrych warunkach rozumieją wszystko. Jeżeli będą w filharmonii, nie będą słyszeli niektórych instrumentów. Tak słyszała Katarzyna z tym słuchem. Ten utwór, który był podany na początku. To, co udało się zrobić i pokazać z nią jako pierwszą w świecie pacjentką, polegało na wszczepieniu do tej części ucha odpowiedniej elektrody i uzyskanie łączenia stymulacji elektrycznej, można powiedzieć sztucznej, za pośrednictwem implantu ze stymulacją naturalną. 2 miesiące po operacji swobodnie dyskutowała z dziennikarzami w klubie dziennikarza przy ulicy Foksal, mówiąc, jak zmieniło się jej życie. Wrócę jeszcze raz do tej stymulacji, żeby pokazać dla tych, którzy oczekują pogłębienia zjawiska budowy i funkcjonowania ucha. Narząd słuchu jest jednym z ważniejszych narządów zmysłu. Ucho prawidłowo słyszące jest w stanie odebrać szeroki zakres częstotliwości sygnału. W przypadku głębokiego odbiorczego uszkodzenia słuchu upośledzone jest prawidłowe funkcjonowanie ślimaka. W efekcie nie dochodzi do pobudzenia nerwu słuchowego. Metodą leczenia w takich przypadkach jest zastosowanie systemu implantu ślimakowego. Wielokanałowa elektroda czynna systemu umieszczana jest w ślimaku. W całym albo w jego części. I to było największe wyzwanie i przełom, który pozwolił zaoferowanie tej metody leczenia dla dziesiątek milionów. Widzicie Państwo ślimak, który rozwinięty i teorię ówczesną słyszenia, która polegała na przemieszczaniu się fali wędrownej. Po drugiej stronie jest ślimak, to jest przechodząca fala, ślimak, który jest nieczynny. Wprowadzamy elektrodę z zakończeniami, które stymulują poszczególne grupy wiązek nerwu słuchowego. I wreszcie sytuacja, kiedy mamy część nieczynną, tą pierwszą,
którą możemy pobudzić jedynie elektrycznie i zintegrować te oddziaływanie ze słuchem naturalnym. To dzisiaj zaprzecza teorii profesora Bekeszego, który opierał się na ówczesnych prawach fizyki i innych prawach znanych, kiedy opracowywał teorię fali wędrownej, za co otrzymał Nagrodę Nobla w 1961 roku. Za nami znakomite wyniki kliniczne i cytowania. Przed nami wyjaśnienie na podłożu absolutnie podstawowym tego fenomenu, który pokazuje, co kryje w sobie współczesny, nie tylko współczesny, po prostu człowiek. Jeszcze raz się odniosę do częściowej głuchoty, tak jakbyśmy na to patrzyli przez pryzmat częściowej ślepoty. Czy widzimy, co się znajduje na tym obrazku? Pewnie trudno jest to powiedzieć. Tak widzi częściowo ktoś z głęboką wadą wzroku. To można odnieść do głębokiej wady słuchu. Szczepiamy mu implant i widzimy, że ten obraz już jest i częściowo kolorowy, ale jednocześnie widzimy wszystko to, co jest najważniejsze. Można powiedzieć, jesteśmy szczęśliwi, że w tym wypadku widzimy, tak jak po wszczepieniu implantu słyszymy. Ale chcemy zachować to, o czym mówiłem wcześniej. Ten słuch w zakresie niskich częstotliwości, który w odniesieniu do wzroku dałby taki efekt, a w odniesieniu do słuchu daje do 100% rozumienia tego wszystkiego, co do nas dociera. Tu przykład konkretnego pacjenta, który w ciszy, w której nie żyjemy na co dzień, może słyszeć ponad 60% informacji. Ale w szumie, czyli w warunkach takich, jak funkcjonujemy, jedynie kilka procent. Możemy go zaopatrzyć dwa bardzo mocne, nowoczesne aparaty słuchowe. Będzie słyszał niewiele więcej. Po wszczepieniu implantu słyszy w ciągu roku, dwóch czy trzech, to jest predyspozycje są indywidualne, swobodnie, nawet w 100%. To pokazuje fenomen metody, którą zaoferowaliśmy dzięki łączeniu zachowanego słuchu akustycznego ze słuchem elektrycznym. Przez wiele lat, upowszechniając pewne idee, pewne myśli, starałem się wiązać to, co my robimy, z tym, co jest znane we współczesnym świecie. Bardzo często odnosiłem się do Ludwika van Beethovena, do tego, jak głuch, jak tworzył, by otoczenie nabrało odwagi do wykorzystania współczesnych możliwości nauki i medycyny, by zrozumiało pewne idee. To odnoszenie się miało różne wymiary. Pierwotnie scenariusz filmowy, potem w związku z 250. rocznicą jego urodzin powieść filmowa Powrót Beethovena. Aby ci dać możliwość wyobrażenia sobie tej dziwnej głuchoty, powiem ci tylko tyle, że aby w teatrze rozumieć artystów, muszę siedzieć tuż przy orkiestrze. Wysokich tonów muzyki i śpiewu, gdy się nieco oddalę, nie słyszę wcale. Nie jest to wielka sztuka, każdy się może nauczyć. Chodziło o to, by odnieść się do tego, co pozostawił nam wielki mistrz po sobie, a jednocześnie poprzez pryzmat jego osoby oddziaływać i możliwości muzyczne wykorzystywane w codziennej terapii na otoczenie, na to, co mogłem i mogliśmy zaproponować w wielu miejscach na świecie podczas przeprowadzanych operacji pokazowych, by upowszechnić i pokazać, że ta metoda leczenia może być realizowana w każdych warunkach, co nie znaczy, że było mi łatwo albo że było to proste. Były to zawsze wielkie wyzwania, niezależnie od tego, w jakim miejscu odbywały się. To za tym musiała iść współpraca międzynarodowa w charakterze globalnym, bo tylko taka może dzisiaj przebić się i zaistnieć na trwale we współczesnej nauce i medycynie. Temu służą między innymi specjalne warsztaty, które są organizowane dla profesorów, ordynatorów, specjalistów
z których ponad 5000 odwiedziło Kajetany, biorąc udział w pokazowych operacjach, a następnie w operacjach wykonywanych na podstawie specjalnych przygotowanych preparatów, trudnych przypadków, wydrukowanych kości skroniowych. Wszystko po to, żeby upowszechnić, żeby dzielić się tym sukcesem, bo wtedy zawsze go mnożymy i o tym trzeba pamiętać. Wszystko to, co z tych warsztatów, z operacji pokazowych w różnych miejscach udało się wynieść, zostało udokumentowane w pierwszych podręcznikach anglojęzycznym i polskojęzycznym po to, żeby stało się to dostępne dla jak najszerszych rzesz tych, którzy robią. Pani dziekan wspomniała o cytowaniach. Tak, to jest ważne. One, te pozycje moje i moich współpracowników to efekt wieloletniej systematycznej pracy i dokumentowania tego wszystkiego, co się udało zrobić. To efekt również współpracy ze środowiskiem, w tym z pacjentami. O nich i dla nich został zorganizowany Międzynarodowy Festiwal Muzyczny po to, żeby pokazali swoje możliwości, po to, żeby stali się prawdziwymi ambasadorami swoich osiągnięć, swoich możliwości, umiejętności i żeby niezależnie od naszej woli specjalistów promieniowali na ówczesny świat, na obecny świat tym, co potrafią. Laureatami są pacjenci, użytkownicy implantów ślimakowych ze wszystkich kontynentów. Każdy inny, za każdym kryje się bogata historia. Dlaczego muzyka? Grają na różnych instrumentach. Są fantastycznymi ludźmi. Spełniło się marzenie nie tylko, że ktoś może słyszeć i rozumieć mowę, ale że uczy się kolejnych języków. Coraz powszechniejsze zjawisko wśród dzieci operowanych bardzo wcześnie w naszym kraju. W ubiegłym roku wykonaliśmy najwięcej w świecie takich operacji w czasach pandemii, w czasach bardzo trudnych. Naszymi pacjentami są dzieci i dorośli, w tym seniorzy. Tak jak Jan Turbański, który po roku, o czym mówi, wrócił do swojej orkiestry, do muzykowania. Before I was implanted, I had lost so many sounds that I had just regressed into a world of just existing. I'm the one, the one they call Seven Son. Yeah! W wieku 11 lat Estera, która w tym roku skończyła studia, mi implant ślimakowy. Grająca na lecie poprzecznym. Małgosia, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, laureatka wielu konkursów pianistycznych. W 98 roku miałem przyjemność być zaproszony do przeprowadzenia jednej z pierwszych operacji w Pekinie. To nie jest moja pacjentka, to są pacjenci moich kolegów, którzy dotarli na ten festiwal. Najlepszy uczeń województwa łódzkiego, obecnie student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Olaf. Nasze wysiłki zostały dostrzeżone i cieszymy się tym niezmiernie. Dzielimy się tym szczęściem, w związku z tym wybaczcie, że te kilka minut jeszcze przedłużę. Cieszymy się tym, że zostaliśmy dostrzeżeni jako środowisko, jako pewien fenomen nauki i medycyny i zaproszeni na podsumowanie poprzedniej sesji Parlamentu Europejskiego poświęconej nauce i tym, jak środki Unii Europejskiej były wykorzystywane w projektach naukowych. Pokazaliśmy tam naszych pacjentów oraz laureatów Festiwalu Muzycznego Ślimakowe Rytmy jako prawdziwych ambasadorów, prawdziwych beneficjentów również i tych różnych programów. On się uczył pół roku grać na saksofonie. Nasza Ania założyła zespół i koncertuje po całym świecie. Prawdziwą radość sprawiło mi to, że do libretta
opartego przeżycia moje i moich pacjentów. Muzykę napisał Krzesimir Dębski. Znakomicie wyreżyserował muzykal Michał Znaniecki. A dyrekcja Warszawskiej Opery Kameralnej przy wsparciu samorządu mazowieckiego spowodowała, że na deskach pojawili się pacjenci. Po raz pierwszy pacjenci niesłyszący użytkownicy implantów ślimakowych, którzy zagrali siebie. To fragment. Dostojni goście, szanowni państwo, gospodarze. Pisanie utworów moim pacjentom to wielka radość, że mogłem z nimi przeżywać indywidualnie i zbiorowo to radość, którą dawało im możliwość słyszenia. Poświęciłem im utwór Świat, który słyszę, który odnosi się do ich blasków, do cieni w życiu oraz do wielkiej współczesnej radości. Stał się hymnem naszego centrum, jest hymnem Międzynarodowego Festiwalu. Dziś wykonanie Basia Kaczyńska, Maciej Miecznikowski, muzyka Krzesimir Dębski. Wiele się w naszym życiu zmienia, kiedy spełniają się marzenia. I głos się zmienia, i słuch się zmienia, wszystko nabiera nowego znaczenia. Wiele się w naszym życiu zmienia, kiedy spełniają się marzenia. Słuch się zmienia i głos się zmienia, wszystko nabiera nowego znaczenia. Cisza jest jak męczący sen. Gdzie Maćka z nami nie ma, Basia Kaczyńska jest za kamerą. Dodatkowo obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Szanowni państwo, jesteśmy ludźmi sukcesu wszyscy na tej sali. To już powiedziałem. Często zastanawiamy się, czy ten sukces to być przed kolegą, koleżanką, czy być przed swoim środowiskiem, krajowym środowiskiem, międzynarodowym. Pokażę za chwilę taki przewrotny filmik, który pokazuje, że można być przed każdym. I tego życzę najmłodszej części społeczności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, żeby zdobywając kolejne sukcesy, nie zważali na cienie, cieszyli się z blasków i byli przed każdym. Szanowni zebrani, nasze plany zawodzą, ponieważ nie mają celu. Kiedy nie wiesz, do jakiego portu zmierzasz, każdy wiatr jest nieodpowiedni, powiedział Seneca. Życzę zbudowania dalszych portów oraz wykorzystania wszystkich wiatrów. Vivat Academia!
Vivant, profesores i cała społeczność Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo.